Hejka, hej, ale dziś mamy odcinek. Dzisiaj przychodzę do Was naprawdę z historią mężczyzny, no, który, delikatnie rzecz ujmując, zwraca na siebie uwagę swoją aparycją. Można oczywiście się sprzeczać, choć o gustach się nie dyskutuje, że Brad Pitt jest jednym z najprzystojniejszych mężczyzn na Ziemi. Ale nawet do języka potocznego weszło takie powiedzenie, ale z niego Brad Pitt, albo ale tu Brada Pitta przyprowadziłeś. Kiedyś taki komplement usłyszałam od koleżanek, podszyty nieco zdziwieniem, co mnie totalnie oburzyło, bo dlaczego niby ja miałabym nie przyprowadzić Brada Pitta? U mnie z poczuciem własnej wartości zawsze było okej. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli o niego chodzi, wielu mężczyzn z kolei może zazdrościć mu oprócz tej właśnie aparycji przyciągającej kobiecy wzrok i nie tylko, również podbojów miłosnych, choć sam Brad Pitt mówi, że jego życie miłosne było raczej dramatyczne. I choć uroda pomogła mu również w drodze do kariery, ta nie była prosta i pewnie będziecie zdziwieni, gdy dowiecie się, jakich zawodów podejmował się Brad Pitt, by się utrzymać. Także będzie o największych sukcesach, jest laureatem Oscara i Złotego Globu. Podbojach miłosnych z grubsza, bo naprawdę chyba musiałby być to osobny odcinek, by opowiedzieć o wszystkich. Również o jego ostatnim kontrowersyjnym małżeństwie, rozstaniu i poważnych kłopotach, które później go spotkały. Myślę więc, że warto ze mną zostać do samego końca. Będzie interesująco, wielowątkowo, dynamicznie, wciągająco. No i pięknie, prawda? Więc zaczynamy. Brad Pitt to tak naprawdę William Bradley Pitt, czyli tak naprawdę powinniśmy nazywać go Willem Pittem. Jednak chyba jakoś pierwsze imię nie przypadło mu do gustu, zaczął używać drugiego i to w skróconej formie. Przyszedł na świat w stanie Oklahoma, w rodzinie baptystów, jako najstarszy syn kierownika firmy transportu ciężarowego Williama, także imię po tatusiu, i szkolnej pedagog Jane. Rodzina była bardzo pobożna, wszystkie dzieci państwa Pittów należały do kościelnego chóru, również brat. Rodzina co niedzielę chodziła do kościoła, a każdy posiłek poprzedzała modlitwa. Miałem szczęśliwe dzieciństwo, a tata bardzo o nas dbał, wspominał w jednym z wywiadów. Mały William był bardzo grzecznym dzieckiem, bardzo dobrze się uczył, należał do samorządu klasowego, ale już wtedy interesował się przede wszystkim sztuką, filmem i muzyką. A zapytany o swoje miłości często wraca do tych najmłodszych lat, bo wtedy już ponoć przeżył pierwszy miłosny zawód. Będąc w szkole, zakochał się w koleżance z klasy i walcząc o jej serce, napisał na żółto, na śniegu, pod jej oknem swoje imię. No, świetny pomysł. Jeżeli z tym żółtym chodzi o to, o czym myślę, no to reakcja mogła być jedna. No, nie spodobało jej się to. Myślałam, że jesteś nudny, ale teraz okazuje się, że jesteś po prostu głupi. I choć tak jak Wam powiedziałam we wstępie, potem okaże się, że dziewczyn będzie miał na pęczki, no, swoje życie miłosne określał raczej jako dramatyczne. W latach 1982-86 studiował dziennikarstwo, lecz 2 tygodnie przed zakończeniem studiów z 300 dolarami w kieszeni postanowił rzucić szkołę i wyjechać do Los Angeles. Rodzicom naściemniał, że dalej będzie tam studiował. Tym razem miała być to reklama i grafika, ale nic takiego nie miało miejsca. Chyba jednak miał przeczucie, że czeka na niego wielka kariera. Ostatecznie przez 6 kolejnych lat uczył się aktorstwa. I właśnie w tym okresie podejmował się naprawdę przeróżnych zajęć, by się utrzymać, by wynająć mieszkanie i by móc opłacić swoje aktorskie lekcje. Pracował na przykład jako kierowca limuzyny, wożąc stripteaserki od jednej imprezy do drugiej. Pracował również w sklepie z AGD i dostarczał ludziom lodówki do domów, w międzyczasie jednak cały czas próbując się przebić. Rozdawał także próbki papierosów, a także, co jest chyba największym hitem, przebrany za wielkiego kurczaka, reklamował restaurację, która jest w Ameryce konkurencją dla KFC, El Pollo Loco. Ale jeżeli wydaje Wam się, no tak, to teraz odmarzycie jak w Madrycie, ale wtedy to miał przechlapane i każdy, kto pracuje codziennie, na pewno mu teraz zazdrości i on nie wspomina tych czasów najlepiej, no to jesteście w błędzie, bo Brad Pitt wspominał te czasy bardzo dobrze. Przyjechałem do Los Angeles z 10 dolarami w kieszeni. Przyjmowałem każdą, nawet najdziwniejszą pracę, a zanim zostałem aktorem, dorabiałem jako statysta. Było mi dobrze.
Potem z biegiem czasu stawałem się coraz bardziej cyniczny. Porzuciłem ideały, spojrzałem na świat trzeźwym okiem. Czasami żałuję, że zgubiłem gdzieś tę otwartość i entuzjazm. Są momenty, kiedy znów się tak czuję i to dzięki mojej rodzinie. Ale tak na dobrą sprawę jestem dziś przesadnym realistą. Ale oprócz tego, że pracował w tych wszystkich zawodach, o których Wam mówię, już po 7 miesiącach udało mu się ogarnąć dla siebie agenta i pracować jako aktor, ale były to takie dorywcze zajęcia, głównie statystował. Pierwsze jego role pojawiły się w telewizji. Pojawił się w odcinkach Dallas, Opery Mydlanej, Inny Świat, sitcomie Rosnące Bóle i krótkotrwałym serialu Fox Television Days Glory, a także bardzo znana była w tamtym czasie reklama chipsów Pringles, w której wziął udział. Jak przystało na młodzieńca, hulał niesamowicie, interesowały go też przygodne relacje, no i dobra zabawa. Tak trafił do domu Mike'a Tysona, zapraszany regularnie przez jego żonę. Sam bokser wspominał to tak. Byłem wówczas w trakcie rozwodu, ale każdego dnia, zanim dotarłem do mojego prawnika, by poskarżyć się, że moja żona jest świnią, która mnie okrada, szedłem do jej domu, żeby się z nią kochać, wspominał Tyson. Jednak pewnego dnia dostałem cios, który mnie powalił. Okazało się, że brat dotarł tam wcześniej niż ja. Zapytany o swoją reakcję, Tyson odpowiedział, że był wściekły. Trzeba było zobaczyć jego twarz, gdy mnie ujrzał. A fakt, że Pitt spotykał się z jego żoną, podsumował słowami. On nie był wówczas Bradem Pittem, tylko zwyczajnym kolesiem, choć był bardzo ładny. Brad Pitt zadebiutował na dużym ekranie w 1989 roku. Zagrał nastoletnią gwiazdę w filmie Across the Tracks. Pierwszy pełnometrażowy film z Pittem, Ciemna strona słońca i horror Craving a Glass sprawiły, że zaczął zarabiać poważne pieniądze, a w tym czasie było to 12 tysięcy dolarów. I oczywiście pomogła mu tutaj uroda. Wygrywał naprawdę bardzo dużo castingów z tego względu, że gdy wchodził na casting, od razu wyróżniał się spośród konkurentów. Był przystojny, zawadiacki i niektórzy reżyserzy zwracali uwagę na to, że widać było, że miał w sobie wewnętrzny konflikt. Ale to, co oczywiście pozwoliło mu się utrzymać przez lata, to jak sam zapewnia, ciężka praca, ale moim zdaniem też po prostu charyzma. A potem był taki film Thelma i Louise i tam, choć grał małą rulkę, to jednak zwrócił na siebie dużą uwagę i później otworzyły się już do niego drzwi Hollywood. W ognistej scenie z Geaną Davis pokazał się jako nowy symbol seksu. Ale mimo wszystko wpadł trochę do szuflady przystojnego, pięknego chłopca i musiał na swoją szansę jeszcze mocno zapracować. W 1992 roku w A River Runs Through zagrał wraz z swoją ówczesną dziewczyną, Juliette Lewis. Para wyrusza, żeby dokonać morderstwa i film został naprawdę źle przyjęty. A Pitt i Lewis, którzy spotykali się prywatnie, niedługo potem się rozstali, co jeszcze bardziej nakręciło plotki wokół tej pary i wokół tego filmu. Prywatnie Brad Pitt bardzo rzadko komentował sprawy ze swojego życia prywatnego i bardzo rzadko mówił na temat swoich związków coś więcej oprócz takich pozytywów, ale tutaj plotkowano, że Juliet bardzo chciała go zmienić. Ponoć był bałaganiarzem i chodził po mięty. No widzicie, czyli problemy dnia codziennego. Panowie, naprawdę, skarpetki zostawione pod łóżkiem mogą być dla Was wielkim zagrożeniem, uwierzcie mi. Ostatecznie para jednak się rozstała, co Juliet miała naprawdę dotkliwie przeżyć. Ale potem Brad Pitt już na stałe rozgościł się w Hollywood i kolejne jego filmy są tylko dowodem na to, że jest to aktor prawdziwej klasy. Na pewno mocny był film 7, bo jednak jesteśmy w filmie przyzwyczajeni, że chcemy otrzymać ten happy end, że mimo że do tej pory jest źle, to finał będzie dobry. W filmie 7, o ile go oglądaliście, no to wiecie, że tak nie było, ale nie chcę Wam spoilerować, bo jest to film, który na pewno każdy powinien zobaczyć. Na planie tego filmu natomiast Brad poznał Gwyneth Paltrow i ona wtedy jeszcze nie była popularną aktorką, a on już naprawdę był znany bardzo wielu ludziom. I ten związek medialnie Gwyneth dał bardzo dużo, bo prasa się nią mocno zainteresowała. Oczywiście sugerowano, że Brad Pitt zostawił poprzednią dziewczynę dla Gwyneth, ale nie wiadomo, czy miało to coś wspólnego z prawdą. Para była w sobie szaleńczo zakochana, byli ze sobą 2 lata, po czym się zaręczyli. Jednak w 1997 roku, po 7 miesiącach zaręczyn, para nagle się rozstała, co wstrząsnęło opinią publiczną. A Gwyneth miała być kolejną kobietą, która próbowała Brada zmienić. Ten jednak
oczywiście sobie na to nie pozwalał. Myślę, że jeżeli wchodzimy w związek myśląc, że no nie do końca nam ten koleś odpowiada, ale jednak ja, cudowna kobieta i nasza miłość sprawimy, że on się zmieni i uzdrowimy tego człowieka, no to powodzenia. A potem były jeszcze lepsze role Brada Pitta, na przykład w 1994 roku mój ukochany film, jeden z tych, które kocham najbardziej, czyli Wywiad z wampirem. I mimo, że ja jestem zachwycona tym filmem, Brad Pitt go nie znosi. Jestem żałosny w tym filmie, mówi. W 1995 roku zagrał jako pacjent psychiatryczny w thrillerze 12 małp, zdobywając Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego za swoją rolę. I pierwsza nominacja do Oscara. I wtedy już o Bradzie Picie było naprawdę głośno. Był dwukrotnie tytułowany najseksowniejszym mężczyzną na świecie. Miało to miejsce w 1995 i 2000 roku. Ale sam jest zawsze wkurzony, kiedy określa się go właśnie symbolem seksu i kiedy mówi się o tej jego niesamowitej urodzie. Ja symbolem seksu? Dziękuję bardzo, nie interesuje mnie to. Jeśli zostanę zapamiętany tylko z tego powodu, poczuję się bardzo rozczarowany. A kiedy było tak dużo pracy i ciągłe zmiany partnerek, to jednak w życiu Brada Pitta potrzebne było wytchnienie, które ponoć miała mu dawać marihuana. Sam Brad Pitt mówił, że był jej naprawdę wielkim fanem i w pewnym momencie był wręcz profesjonalistą w jaraniu. Zacząłem się czuć jak mięczak. To szybko mnie zdegustowało. Chciałem być bardziej świadomym uczestnikiem własnego życia i dlatego zrezygnowałem z palenia. Paliłem mnóstwo trawki i byłem w tym profesjonalistą, wspominał. A potem, kiedy się ogarnął, zaczął spotykać się, no, wiele osób powie, że z miłością życia, ale tutaj oczywiście są dwa teamy, team Jennifer i team Angelina Jolie. Bo mowa tutaj oczywiście o Jennifer Aniston, przyszłej żonie Brada Pitta. Faktycznie, kiedy zaczęli się spotykać, Brad był nią wręcz oczarowany. Pitt i Aniston pobrali się 29 lipca 2000 roku w Malibu w Kalifornii. Pitt mówił, że był urzeczony tą beztroską dziewczyną, która totalnie nie chciała go zmieniać, tylko dla niej był dobry zarówno w piżamie, jak i w smokingu. Była zabawna, fajna, pozytywna i każdy dzień z nią sprawiał, że czuł się jak normalny facet, który jest po prostu najzwyczajniej w świecie szczęśliwy, cieszy się z małych rzeczy. Jest kobietą mojego życia, oświadczał w każdym wywiadzie. W tym czasie zagrał też swoje najbardziej komercyjne role, role, za które został też bardzo doceniony. Razem kupili i urządzili luksusowy dom w Beverly Hills. Planowali mieć dziecko, ale plany się nie spełniły. A w 2005 roku między Jennifer a Bradem stanęła Angelina Jolie. Ale lećmy z hitami, bo wtedy właśnie już powiedziałam wam, że Brad miał ich sporo na koncie. Między innymi był to film 7 lat w Tybecie. Ambitny projekt za 70 milionów dolarów, który spotkał się z mieszanymi recenzjami, a Brada Pitta na zawsze pozbawił prawa wjazdu do Chin. Na pewno należy też w tym okresie wymienić Fight Club, Ocean's Eleven, Troje, Ocean's 12 i dalsze kontynuacje, a także film Pan i Pani Smith, na planie którego rozgorzał romans, który rozpalał prasę brukową, no i sprawił, że oczywiście Angelina i Brad byli na językach wszystkich, no bo Brad Pitt, jeden z najpiękniejszych facetów na świecie, i Angelina, jedna z najpiękniejszych kobiet, na dodatek on taki sweetaśny, ona taka trochę demoniczna, tajemnicza, no było to coś, co naprawdę sprawiało, że wszyscy byli zainteresowani, no i przecież ta Jennifer Aniston w tle. Oczywiście Brad i Angelina na początku zaprzeczali, jakoby łączyło ich coś więcej niż tylko małżeństwo na planie, ale jednak szybko okazało się, że z tym uczuciem nie mogą walczyć. Nie wiem, czy dla Brada nie był to największy błąd życia, sądząc po późniejszych ploteczkach, ale jednak faktycznie zdecydował się odejść od żony i stworzyć nowy związek z eteryczną pięknością. W maju 2006 roku para doczekała się pierwszej córki. W lipcu 2008 urodziły się bliźniaki Knox i Vivienne. Mają także trójkę adoptowanych dzieci, Maddoxa, Paxa i Zacharę. Po kilku latach szczęśliwego, jak wszyscy sądzili, związku, para zdecydowała się na ślub. Nie była to wielka biba, jakby się można spodziewać po hollywoodzkich gwiazdach. Podobno zaproszone było niecałe 30 osób. Panna młoda miała na sobie suknię z rysunkami wykonanymi przez dzieci, wśród których był portret Jennifer Aniston z podpisem Rachel jest prawie moją matką.
I oczywiście możemy oglądać teraz zdjęcia z tej prywatnej uroczystości, ale cała kwota, którą uzyskała para za sprzedaż tych zdjęć, została przekazana na cele charytatywne. Podobnie zresztą jak wszystkie pierwsze zdjęcia ich dzieci. Za zdjęcie bliźniaków para zgarnęła aż 14 milionów dolarów, które wspomogły dzieci w Afryce. Kolejny film Brada Pitta to Babel, krytykowany przez... Dobrze uznany przez krytykę, przyniósł aktorowi nominację do Złotego Globu. Warto też pamiętać o jego naprawdę charakterystycznej roli w Bękartach wojny. Brad Pitt w międzyczasie stał się również producentem, zakładając firmę produkcyjną, która naprawdę produkowała filmy zgarniające świetne pieniądze i jako producent Brad Pitt jest równie dobry, o ile nie lepszy niż aktor. I potem właśnie po tych Bękartach wojny nastał taki czas, kiedy Brad Pitt dość sporo grał jako taki brutal, na przykład World War Z albo Fury. A potem nastąpiło już nie pierwsze zresztą, ale takie charakterystyczne po latach spotkanie tych dwóch przystojniaków. Oczywiście tutaj są to z jednej strony podobni faceci, z drugiej strony zupełnie różni, czyli Brad Pitt i Leonardo DiCaprio spotkali się w filmie Once Upon a Time in Hollywood, który opowiada z innej perspektywy o morderstwie Sharon Tate, żony Romana Polańskiego. Doprowadziło to do drugiego globu dla Brada Pitta i pierwszego Oscara, czyli Brad Pitt musiał dość długo czekać na tę nagrodę, podobnie jak jego kumpel Leonardo. I jak wam tutaj wymieniłam te role, oczywiście nie wszystkie wiem, ale wszystkie znajdziecie na Filmwebie, to rzuca się w oczy to, że jednak Brad Pitt starał się być różnorodny i sam to przyznaje. Stawiam na skrajną różnorodność. Szukam różnych ról, bo nie chcę zostać przypisany tylko do jednego ich rodzaju i zanim się przekonam, w jakich jestem najlepszy. A w międzyczasie dużo mówiono na temat rozstania Angeliny Jolie z Bradem Pittem z tego powodu, że para nie rozeszła się w dobrych stosunkach, dużo do prasy przeciekało informacje o tym, że mocno się sprzeczają. Jolie w 2018 roku ogłosiła, że grozi jej utrata opieki z powodu jej nalegań, by dzieci nie widziały ojca. Potem między innymi mówiła, że on nie płacił alimentów na dzieci, co Brad Pitt szybko udowodnił, że jest nieprawdą, pokazując, że zapłacił ponad milion dolarów na dzieci, a także pożyczył jej 8 milionów dolarów na dom. Oczywiście o rozstaniu mówiono dużo i spekulowano, dlaczego tak się stało. Było sporo przecieków do prasy, jakoby Angelina Jolie miała trudny charakter i nie radziła sobie z emocjami, bo Angelina też już w wywiadach, nawet jako młoda dziewczynka, mówiła, że miewała problemy z depresją, nawet się samookaleczała, więc wiele osób mówiło, że po prostu te demony do niej wróciły, a Brad Pitt już w pewnym momencie nie był w stanie sobie z tym poradzić i chciał chronić dzieci. Ale wiecie, to są oczywiście spekulacje na podstawie wywiadów, a jak już wam wielokrotnie mówiłam, na podstawie wywiadu można się dowiedzieć o człowieku tyle, ile on sam chce, żebyśmy się o nim dowiedzieli. Ale prasa zawsze znajdzie jakiś tam pikantny szczegół, który można jeszcze tutaj wsadzić gdzieś w sam środek tego zamieszania i tym akurat tutaj pikantnym dodatkiem miała być francuska aktorka Marion Cotillard, którą poznał na planie filmu Sojusznicy. Czy faktycznie był tam romans, czy nie, nie wiadomo. W każdym razie w 2019 roku Brad Pitt udzielił wywiadu, w którym przyznał, co działo się z nim w ostatnim czasie i o swoich bardzo poważnych problemach związanych z rozpadem rodziny. Brad Pitt spędził pół roku na terapii dla anonimowych alkoholików i bardzo docenił to, że mimo, że dzielił się z mężczyznami, którzy byli z nim w grupie, naprawdę intymnymi szczegółami ze swojego życia, nigdy nic nie wypłynęło do prasy, mimo że wiadomo, że jeżeli byłyby takie informacje w prasie i można by je sprzedać, to naprawdę osoba, która by się tego podjęła, zarobiłaby krocie. Brat podkreślał jednak, że uczestnicy terapii ufali sobie i dzięki temu zaufaniu znalazł katarzis. Warto też dodać, że Brad Pitt jest naprawdę bardzo społecznie zaangażowaną osobą. Jeszcze będąc z Angeliną Jolie przekazał naprawdę bardzo dużo pieniędzy na walkę z AIDS i wirusem HIV, a także gruźlicą w Etiopii. Bardzo często wyrażał także swoje wsparcie dla małżeństw jednopłciowych i sprzeciwiał się temu, by nie mogli oni zawierać związków małżeńskich. Sam Brad Pitt zdaje sobie sprawę, że dla wielu ma dość kontrowersyjne poglądy. Jestem za małżeństwami gejowskimi, legalizacją marihuany i przeciw religii. Nie mam więc szans. Ale sam mówi, że bardzo dobrze czuje się w swojej skórze, nic by w sobie nie zmienił, a także upływający czas mu nie przeszkadza. W każdej chwili wymieniłbym młodość na mądrość wieku dojrzałego.
Ale teraz mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Wiecie, że jest taka choroba, która polega na tym, że ludzie nie są w stanie zapamiętać czyjejś twarzy, czyli po prostu za każdym razem, kiedy kogoś widzą, to nie są w stanie stwierdzić, czy widzą go po raz pierwszy, czy nie. I dotyczy to też znajomych, nie tylko osób, które gdzieś tam widzieli. Brad Pitt cierpi niestety na tę chorobę i wiele osób, po prostu mówiąc brzydko, uważa, że jest strasznym bucem, bo się do nich nie przyznaje, a on po prostu ich nie rozpoznaje. Na to nie poradzę, po prostu nie rozpoznaje twarzy. W pewnym momencie postanowiłem pytać ludzi, gdzie i kiedy się spotkaliśmy, ale oni czuli się jeszcze bardziej urażeni. Myślą, że jestem zarozumiały. Tymczasem dla mnie ludzkie twarze to ciągła tajemnica. Nie mogę żadnej zapamiętać. Rzadko wychodzę z domu, aby unikać krępujących sytuacji, ale jeśli pracuje się w tej branży, nie można cały czas siedzieć w domu. Poznaję naprawdę wielu ludzi, a potem spotykam ich znowu i nikogo nie poznaję. Od kiedy Brad Pitt nie jest w żadnym stałym, oficjalnym związku, to co chwilę przypisuje mu się nowe miłości, ale prawdziwą aferą miało być to, że Brad Pitt i Jennifer Aniston do siebie wracają. Było ich nawet spotkanie na jednej z gal, no i oczywiście nie umknęło to oczom celebryckiej prasy. Ale pod koniec 2020 roku był polski akcent, jeśli chodzi o Brada Pitta, ponieważ jego polska dziewczyna to był bardzo duży news. Chodzi o Nicole Portugalski, która jest niemiecką modelką polskiego pochodzenia. Ma 27 lat i mówi biegle w kilku językach, m.in. po polsku. No a co u Brada Pitta? Jeżeli macie nadzieję go oglądać bardzo, bardzo często w kolejnych produkcjach, to niestety muszę Was rozczarować. Będzie mnie coraz mniej, ale tylko dlatego, że mam inne rzeczy, które chcę teraz robić, wyznał w 2019 roku. Oddaję się teraz swoim pasjom, rzeźbie i architekturze krajobrazu. No cóż, nie ma co kryć, że Brad Pitt sobie może na to pozwolić, na pewno pieniędzy mu nie brakuje, a jeżeli będzie grał mniej, to być może te role będą jeszcze bardziej wyselekcjonowane i mówiąc prosto, najlepiej grane jak można. W jego wykonaniu myślę, że naprawdę możemy liczyć na wiele, więc myślę, że nie ma tego złego. Ale oczywiście jestem ciekawa Waszej opinii w tym temacie, nie zapomnijcie się do mnie odezwać. Powiedzcie, czy i Was uroda Brada Pitta urzeka, czy podobał Wam się bardziej jako młodzieniec, czy może teraz jako dojrzały mężczyzna, czy Brad Pitt jest jak wino. No i cóż, dziewczyny, pamiętajcie, że każdy facet jest Bradem Pittem. Nie tylko dlatego, że każdej z nas może się naprawdę podobać nasz facet najbardziej, ale również dlatego, że każdy z nich bałagani, chodzi w pomiętych ciuchach i zostawia skarpetki koło łóżka. Dobra, dobra, żartuję, wiem, że nie można generalizować, to miał być taki dowcip. Panowie, nie denerwujcie się. Napiszcie mi lepiej w komentarzu, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli bardzo. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo będziecie mieć info, kiedy coś nowego się pojawi. Trzymajcie się ciepło, dzięki za dziś, pa!